Wielkie święto dla miłośników koni po raz kolejny odbyło się na Śliwickiej Polanie. Podobnie jak przed laty zainaugurowała je parada uczestników. Jak podkreślają organizatorzy imprezy, tradycją stało się urozmaicanie pikników różnymi motywami. Koń z gracją. I po prostu, żeby uwidocznić konia i elegancję, jaka jest, dlatego zaprosiliśmy do nas powóz czterokonny i zaproponowaliśmy społeczeństwu ciekawe przebranie lub kapelusz na daną imprezę w stylu takim angielskim, że jeżeli są ciekawe imprezy konne, to nawet królowa angielska przychodzi w nowym kapeluszu. Śliwickie spotkanie to przede wszystkim zawody w powożeniu i jeździectwie. Zaprzęgi muszą pokonać specjalnie przygotowaną trasę. Rywalizacja odbywa się na czas, a przejazd nie jest łatwy. Przede wszystkim przeciwwaga. Trzeba pilnować tą bryczki, żebyśmy nie zaliczyli tak przyzwołowej gleby. I narzucenie, jak my jeździmy na przykład zawodowo w przeszkodach, narzucanie, żeby nie zrzucać piłeczek, załóżmy. Trzeba pilnować tyłu kręca, żeby bryczka też trzymała równowagę. No i tyle. To jest przede wszystkim trening duży, bo konie muszą być dobrze karmione. Musi być trening minimum dziennie, godzinka, dwie. Kłusem, galopem, no żeby znały też i otoczenie, tak? Dla wielu hodowców konie są jak przyjaciele. To często nierozerwalna więź budowana przez lata. Samo położenie jest bardzo przyjemne. Starty w jakichś tam imprezach, zawodach sportowych i tak dalej jest fajne, ale wiele przyjemności też sprawia cały poświęcony dzień tym koniom, czyli od porannego karmienia do sprzątania boksów, ścielenia ściółki i tak dalej. A sam start tymi końmi gdziekolwiek, na jakiejkolwiek imprezie, to tylko taka wisienka na torcie. Piknik koniarzy to impreza, bez której trudno wyobrazić sobie kalendarz letnich wydarzeń w Śliwicach. Każdego roku gromadzi ona wielu miłośników tych zwierząt, którzy przyjeżdżają z różnych stron regionu.